Life on Wheels działa dzięki Waszemu wsparciu. Zasubskrybuj nas i dołącz na patronite.pl/Life on Wheels. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w łóżku z Wojtkiem Sawickim. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim patronom i patronkom, bo dzięki Wam powstaje ten program. Dawajcie suby i kciuki w górę przy okazji. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego nie zostałem incelem. Dzisiejszy program powstał dzięki za sprawą inspiracji książką Przegryw autorstwa Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk. To jest bardzo fajna, dogłębna książka, która próbuje wprowadzić czytelnika w świat incelstwa, świat czadów, świat męskiej, internetowej toksyczności. W tej książce podoba mi się to, że ma dobre intencje. Próbuje zrozumieć problem samotności mężczyzn w obecnym świecie i nie chcę ich wyśmiać, tylko zrozumieć ich poglądy, argumenty dotyczące systemowej samotności mężczyzn, ich determinację. I cała książka opiera się na rozmowach z osobami, z mężczyznami, którzy sami się określają jako incele albo przygrywy. I na tej podstawie jest stworzony cała ta książka i bardzo mnie zainspirowała, żeby pochylić się nad tym tematem i również zastanowić się, dlaczego nie zostałem incelem mimo predyspozycji, mimo wielkich predyspozycji ku temu. I teraz dla osób, które nie wiedzą, co to jest incel, to może pokrótce Wam wytłumaczę. Jest to mężczyzna, który jest w mimowolnym celibacie ze względu na nieatrakcyjność fizyczną w głównym stopniu, a w takim dodatkowym sensie też nie ma umiejętności wchodzenia i tworzenia relacji z ludźmi. I to są powody, dla których ci mężczyźni zostają samotni, przynajmniej według ich. To społeczność wywodzi się z amerykańskiego internetu, gdzie są takie fora zwane czarami, gdzie zbierają się z reguły mężczyźni, rozmawiają o swoich problemach, o swoich fascynacjach, o swoim życiu. I często jest to dosyć toksyczne środowisko, bo ogólnie incele są kojarzeni z poglądami mizogonistycznymi i ogólnie z skrajnie antykobiecymi poglądami. I to się jakoś wszystko łączy, cała ta frustracja spowodowana samotnością i odrzuceniem łączy się z nienawiścią do kobiet, mimo wielkiej chęci właśnie posiadania relacji z kobietami. I teraz Wam powiem, jakie są moje cechy, które upodabniają mnie do tego środowiska, do mężczyzn, którzy żyją w mimowolnym celibacie. Więc myślę, że taka rzecz jak trudne dzieciństwo ze względu na moją chorobę. Miałem bardzo trudne dzieciństwo i też ze względu na chorobę nabawiłem się wielu traum, które wpłynęły na moją niską samoocenę, właśnie postrzeganie siebie jako kogoś gorszego. Również odebrało mi jakieś poczucie sprawczości właśnie moja postępująca choroba, więc to są jakieś takie psychologiczne, doświadczeniowe czynniki, które mogłyby uczynić ze mnie incela. Też jestem, moja uroda znajduje się poza kanonem piękna. Nie mam zbyt męskich rys twarzy, często jestem też brany przez obce osoby za kobietę, więc to jest jakby kolejna rzecz, właśnie ten nieatrakcyjny
wygląd, chociaż wiadomo, to są jakby takie subiektywne oceny. Też myślę, że tutaj ważnym czynnikiem jest moje osamotnienie, izolacja, to, że wiele lat byłem sam i nie wychodziłem z domu, też mieszkanie z rodzicami może być kolejnym takim czynnikiem. Właśnie ta bardzo rzadka możliwość wchodzenia w interakcje międzyludzkie, co zrobiło ze mnie odludzkę. No i również oglądanie pornografii, która no właśnie jakoś była połączona z tą frustracją w relacjach z kobietami i taką samotnością. I teraz też moje kontakty z ludźmi, zwłaszcza z kobietami, mogły mnie pchnąć w stronę bycia incelem, czyli byłem z rogu ulubiany przez kobiety, ale zawsze traktowany jako kolega, kumpel, przyjaciel, osoba, której może się zwierzyć. Kolejna rzecz, która była dla mnie trudna, gdy byłem nastolatkiem, to że słuchałem o podbojach seksualnych, o randkach, związkach moich kolegów, a ja nie miałem doświadczenia na tym polu, zwłaszcza w liceum mnie to mocno dojeżdżało. Taki się czułem właśnie, że to nie jest dla mnie, że ja jestem właśnie chory, zbyt różnię się od rówieśników, niewyraźnie mówię i po prostu miałem duże kompleksy z tego powodu, które jeszcze bardziej się nasiliły, jak straciłem głos przez trochę ostomię. Wtedy myślałem, że to już koniec moich szans na relacje z kobietami romantyczne i czułem, że po prostu jestem totalnym przegrywem i już nie znajdę nigdy kobiety, które mnie się tam zainteresowała. No ale jakoś mimo tych nie najlepszych i czarnych scenariuszy w wieku 19 lat, w czasie moich urodzin udało mi się. Jedna dziewczyna pocałowała mnie w policzek i też pozwoliła mi ze sobą zatańczyć, ja byłem na wózku, ona stała i pamiętam, że dostałem jej biodra i to było moje pierwsze jakieś taka sytuacja bardziej romantyczna z kobietą, chociaż ona wciąż traktowała mnie jako kolegę i chyba do końca naszej znajomości nie wyjawiłem jej, co do niej czuję. Być może dopiero później, jak już wiedziałem, że nie ma u niej szans, to powiedziałem jej, co do niej czuję. I to było też dla mnie trudne. Też o tym kontakcie z tą kobietą miałem różne fantazje o tym, że mam związek, że mam życie seksualne i fantazjowałem na temat różnych kobiet i to było frustrujące, a zarazem dawało mi jakąś taką namiastkę, przynajmniej w mojej wyobraźni jakiegoś życia towarzyskiego. No, ze względu na to, że straciłem głos, później już tylko korespondowałem z różnymi dziewczynami przez internet, ale to znowu było to samo, co w kontaktach rzeczywistości, czyli zawsze byłem kolegą, przyjacielem i potrafiłem kilka lat rozmawiać z niektórymi dziewczynami. Rozmawiałem się dobrze, ale to nigdy nie przychodziło do dalszego etapu, więc zawsze byłem trochę sfrustrowany, co, że wszystkie dziewczyny chcą widzieć we mnie jakiegoś kolegę czy osoby, której można się zwierzyć. Jednak przez wiele lat, jak miałem 25 lat, to chyba właśnie miałem pierwszą dziewczynę, którą również poznałem w internecie i to był mój taki związek na odległość i pewnie mój pierwszy kontakt seksualny, może jeszcze nie tradycyjny seks, ale po prostu to było moje pierwsze seksualne doświadczenie. Pamiętam, że no nie trwało to zbyt długo, kilka miesięcy i zakończyło się dość ostrym rozstaniem, co spowodowało, że miałem złamane serce. No i to wywołało we mnie duży kryzys i utratę nadziei na związek i po prostu już zupełnie w to nie wierzyłem. Głównie oglądałem pornografię i cały czas fantazjowałem, ale już wiedziałem, że to nie dla mnie, że to była moja pierwsza i ostatnia dziewczyna i po prostu, że z taką utratą nadziei i starałem się nie za wiele o tym myśleć. No więc tak to wyglądało. Sytuacja zmieniła się jak
wylądowałem w szpitalu. Jak wyszedłem ze szpitala, to powiedziałem sobie, że muszę znaleźć dziewczynę, czy osobę, z którą stworzę relację romantyczną. I byłem bardzo zdeterminowany. Pamiętam, że założyłem konto na Tinderze. Udało mi się nawet uzyskać kilka meczów, mimo że nie pokazywałem mojej twarzy. To jakoś czułem, że to jakiś jest mój sukces, ale to już nie doszło do kolejnego etapu, bo wstydziłem się swojej nieprzyzwoitości, też tego, że nie potrafię wyraźnie mówić. Mówię szeptem, po prostu byłem na tym Tinderze. W zasadzie nie wiem po co, bo nie byłem gotowy do spotkania z tymi kobietami, z którymi stworzyłem pary. No ale jakoś usilnie byłem zdeterminowany i wtedy też kilka... Wtedy też poznałem Agatę i to było dla mnie coś cudownego. W końcu jakby udało mi się stworzyć prawdziwy związek z kobietą, w którym był jakiś pakiet, czyli jakieś właśnie połączenie dusz. Też była w tym jakaś właśnie namiętność. No i to było dla mnie coś cudownego i wtedy wyszedłem z trzy gry, bo jak to się mówi, choć wcale tego nie oczekiwałem, bo było zaskoczenie. Jedynie co się zmieniło, że już nie chciałem, żeby Agata była moją koleżanką, więc od początku jakoś tak ustawiłem to, że nie chciałem kolejnego ciągnących się w nieskończoność rozmów, które właśnie zsyłały mnie do friendzone, tak zwanej strefy, gdzie tylko może się przyjaźnić, więc coś się zmieniło. Też ciekawe, że tak rozmawiałem z jedną z autorek książki na temat tego, jakie krążyły opinie w manosferze na temat mojego związku i dlaczego mi się on udał. I to była dosyć ciekawa rozmowa, bo wynikało z niej, że większość ludzi myślała, że jestem bogaty, co się jakoś łączy z tą teorią incelstwa. Taka osoba, która zapewnia godne życie finansowe, czy jakieś bezpieczeństwo, jest w nomenklaturze inceli nazywana beca bankomatem albo beciakiem, czyli właśnie takim mężczyzną, który nie budzi pożądania, ale jest wybierany przez kobiety z prozaicznych przyczyn, właśnie z powodu pieniędzy czy zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, więc jakby jestem tak określany drugim argumentem. I jakby powodem jest to, że właśnie moja partnerka ma jakieś zmęczenie czy parafilię. To jest jakby właśnie taki argument czy wytłumaczenie, dlaczego udało mi się mimo tak wielkich przeszkód stworzyć związek. I trzeci powód to, że jestem simplem, czyli według tej nomenklatury kimś, kto właśnie podklewia się kobietom, nie ma własnego zdania, tylko robi wszystko, żeby zyskać ich zainteresowanie i po prostu cały czas jest usłużny, wszystkim się zgadza i po prostu tylko, żeby stworzyć ten związek. No i takie są wytłumaczenia tego, że udało mi się, jak to mówią incele, wyjść z przegrywu, czyli z bycia incelem i już też wyjść z mimowolnego celibatu. To jest jakieś takie... Nigdy nie rozumiałem do końca tego podejścia. Znaczy rozumiałem, ale było dla mnie to obce i teraz się zastanawiałem, dlaczego ta cała teoria, ten jakby... ta społeczność się nie przyciągnęła, więc myślę, że było kilka powodów ku temu. Choćby to, że byłem wychowywany przez kobiety. Mój tata był marynarzem, więc we wczesnym dzieciństwie za często go nie widziałem i też byłem otoczony przez kobiety, pielęgniarki, rehabilitantki i też kobiety ze względu na wychowanie w empatii. Jakby to jest często wymagane wychowanie od kobiet. Często mnie otaczały, jakoś wykazywały zainteresowanie moją osobą, więc jakby znałem kobiety od podszewki, można powiedzieć, od jakiejś takiej bliskiej strony. Też myślę, że ważne
było to, że nie czerpałem swojej wiedzy na temat świata z pornografii, co często się zdarza i celów, że po prostu interpretują filmy pornograficzne jako rzeczywistość, jako prawdę o związkach, prawdę o życiu, o relacjach intymno-romantycznych, więc mogę powiedzieć, że moje postrzeganie związków nie było postrzegane przez wielkie penisy, silikon, piękne ciała, ciągły seks, jakby wiedziałem, że to decyduje trochę więcej niż czysta fizyka. No też kolejnym powodem myślę, że było to, że po moim tacie odziedziczyłem jakieś poczucie humoru czy dobrą gadkę i zawsze potrafiłem nadrobić swoje minusy właśnie jakieś romansowanie, flirtowanie. Potrafiłem rozmawiać kobiety, co pewnie mi jakoś pomogło, żeby nie stracić tej nadziei, bo widziałem, że kobiety lubią ze mną rozmawiać. Też kolejną rzeczą myślę, że zbudowanie jakiejś pozycji w świecie muzyki niezależnej, to też dało mi większą pewność siebie i też jakieś namacalne powody, dlaczego można się mną zainteresować, bo byłem jakoś tam postrzegany jako ktoś istotny w tym świecie, więc pewnie to też pomogło mi wyjść z przegrywu. No i co to może powiedzieć, też starałem się pracować nad swoją erudycją, choć dopiero Agata mi uświadomiła, że nie jest to mój największy atut, ale kiedyś w świecie wierzyłem w to, że jak będę znał się na filmach, książkach i muzyce, to będę miał dodatkowe atuty, które pozwolą mi zainteresować sobą kobiety, mimo moich różnych problemów. Myślę, że też pomogło mi to, że mam ładną twarz. Właśnie nie jest ona męska bardzo, jest bardziej androgeniczna, ale być może może się podobać niektórym kobietom, choć mówię, nie jest tym wyznacznikiem piękna w świecie inceli, czyli nie byłem postrzegany jako czad z długim zarostem, szeroką szczęką i oczami łowcy, cokolwiek to znaczy, ale tak incele wyobrażali sobie ideał męskości, do którego lgną wszystkie kobiety i że kobiety wszystkie skrycie marzą o takich czadach i to zawsze mnie bawiło, ale to właśnie było na podstawie pornografii, głównie w mierze właśnie, gdzie tak wyobrażali sobie takich mężczyzn, którzy mają wiele kontaktów seksualnych, bo są męscy. Tu też naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom wychodzi ideologia, teoria Black Pillu, czyli czarnej tabletki, co jest taki pesymistyczny, nihilistyczny zbiór poglądów na temat ludzkości, na temat relacji, na temat ludzkiej psychologii, oparty na psychologii ewolucyjnej i nie wiem, jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, konieczności genetycznej, że wszystkie kontakty polegają na tym, że kobiety szukają mężczyzn z najlepszymi genami i tylko z takimi mężczyznami chcą obcować seksualnie, że to jest jakby podstawa myślenia kobiet, że muszą się otaczać najlepszymi genami, że właśnie ta męskość decyduje o tym, czy kobiety chcą tych mężczyzn, czy nie, żeby widzieć za pierwszy rzut oka ich dobry zasób genetyczny, to oczywiście cała ta teoria, psychologia ewolucyjna jest oparta na jakichś bzdurnych poglądach na temat genetyki. Często to jest po prostu dostosowywanie tej teorii do zasadnej rzeczywistości. Ja jestem przykładem na to, że wygląd zewnętrzny nie jest decydujący w tworzeniu związków. Mógłbym być uznany za tak zwanego mesjasza inceli, czy mesjasza przegrywów, czyli osoby, której udało się wyjść z przegrywu. Jednak ta teoria Black Pillu jest tak ważna dla inceli, że szukają w tym powodów, dla którego
jestem w związku, czyli właśnie, że jestem tym mężczyzną z zasobami finansowymi, o czym nawet sam nie wiem, że jestem aż tak bogaty. No i robią wszystko, żebym nie zaburzył tej teorii Blackpillu. Mam nadzieję, że moje przemyślenia wam się spodobały i też dowiedzieliście się co nieco o świecie inceli. No, ja też dziękuję autorce książki, że jakoś tak rozszerzyły moją świadomość na temat tego świata i sporo się dzięki tej książce nauczyłem. Będę wdzięczny za jak najwięcej słów, bo chcę dotrzeć do 10 tysięcy obserwatorów i kciuków w górę. I też komentujcie, co myślicie o moich przemyśleniach i co myślicie o świecie inceli. Bardzo mnie to interesuje i do zobaczenia w przyszły poniedziałek. Hej.